wszystkim, witam was w kolejnym vlogu na moim kanale i dzisiaj jedziemy do Jarocina, ale tylko chyba na jakieś 3-4 godziny, ponieważ musimy coś załatwić, w sumie Wojtek musi coś tam ogarnąć, a ja sobie po prostu odwiedzę moją rodzinkę i Basterka na chwilę. Za kilka dni będziemy jechali na święta, ale dzisiaj i tak musimy, bo po prostu musimy to załatwić przed świętami. Niedługo zobaczycie dlaczego i może wam powiem w ogóle po co jechaliśmy do tego Jarocina, ale teraz się nie dowiecie. No i myślę, że sobie jeszcze otworzymy kalendarze adwentowe, bo później może nie być kiedy. I słuchajcie, i ktoś mi puka do góry cały czas, a jest 7 rano, widzowie, 7 rano. Widzowie, powiedzcie mi, kto o 7 rano remontuje dom? Nie wiem, dobra, dzisiaj jest 20 grudnia, więc szukamy 20. Najpierw sobie zabrałam do Body Shopa. Okej, widzowie, mam 20, tak wygląda. Otwieramy sobie. I jest to kremik do rąk, zobaczcie, taki. I fajny, ale jest o zapachu różanym, a ja tak średnio lubię zapachy różane, więc zaraz go pewnie wezmę do mamy, do Jarocina, bo mam musiała dużo kremików używa, także dostanie ode mnie kremik. Bierzemy Sephorę. Okej, tak wygląda 20 z Sephory. Jest nawet ciężka, więc jestem ciekawa, co to jest. Otwieramy. I jest to taki duży dosyć produkt. Tak wygląda. Jest to coś do zmywania chyba twarzy, tak mi się wydaje, do mycia twarzy, ale nie jestem pewna, dobra. I ostatni numerek z Ritualsa. Okej, także mamy 20 z Ritualsa, jest to taka choinka. I otwieramy. Jest to ogólnie mgiełka do włosów i ciała. Tak wygląda. No spoko, dzisiaj rzeczy. Także to były rzeczy z dzisiejszych kalendarzy adwentowych, a my teraz się pakujemy do auta i jedziemy, prawda? Siemano. Wojtek kiwa, że tak. Widzowie, outfitik na dzisiaj. Bluza paliona. Wojan shop. Wojtek do spania. Wojtek. Bluza. Dobra, widzowie, dobranoc. Słuchajcie, podjechaliśmy sobie do restauracji pod Złotymi Łukami. Wykwintna restauracja. 23 gwiazdki. Tak, dokładnie tak. Michelin. Opony. I słuchajcie, kto nie lubi śniadaniowej oferty w Maku? Ja uwielbiam, ale nigdy na nią nie potrafię wstać. Co to jest Mak? Znaczy w restauracji pod Złotymi Łukami jest taka śniadaniowa oferta, no nie? No tak. I takie dobre tosty mają i no. Także ja się nie mogę doczekać, aż to zjem, bo ja naprawdę jem to raz na pół roku, jak nie raz na rok. Bo po prostu nie wstaję tak wcześnie. A dzisiaj wstaliśmy ultra wcześnie. No, także jesteśmy już w trasie i będziemy zaraz jedli. Śnieg. Śnieg! Wow. W restauracji pod Złotymi Łukami gwarantują na zawołanie. Na zawołanie. Do zamówienia, no. Smacznego. Dzięki, smacznego. Patrzcie, widzowie, jak sypie. Ja nie mogę. Może na święta będzie śnieg. Ale fajnie by było. Nie wiem, czy to tak widać mocno, ale jest śnieg. Piękny. My już dojechaliśmy i słuchajcie, tata dał mi zadanie, żeby zdjąć lampki, ponieważ nie wiem, one chyba nie działały, bo już przystraja choinkę w domu. I oczywiście zbiłam bombkę. U nas się z Wojtka śmiałam, że właśnie zbił, a tutaj ja zbiłam. Zobaczcie, u rodziców jest żywa choinka. Tak ładnie pachnie.
Jednak żywa chyba najlepsza. Wojtek też tak bardzo chciał w tym roku żywą, ale nas za często nie ma w domu i po prostu byśmy chyba jej nie podlewali i by uschła. Także no musimy się nacieszyć w domu rodzinnym choinką żywą. Więc jeszcze założymy z tatą lampki i prawie będzie gotowa. Zobaczcie, tata już przymocował reniferki. I później, co się robi ciemno, to je odpalamy przed dołem i one tak mega ładnie się prezentują. A few moments later. Będziesz jechał pociągiem. Czy ty dasz radę? Jeździłem już pociągami. Ale kiedy ostatni raz jechałeś pociągiem? Jak nie miałem auta. No właśnie. Ale wtedy jeździłem. Zobaczcie, jaki mam ładny dworzec w Jarocinie. I ja uważam, że mamy naprawdę ładny dworzec. To jest ładne, co? I czekamy na ciapąg. Jaro. Także wracamy już do Warszawy, wszystko załatwione. Co miałeś załatwić, prawda? Załatwiłeś? Ale jest zimno i padał śnieg dzisiaj. A ja w ogóle widziałam kogoś na Instagramie, że w Warszawie jest normalnie śnieg. Rano go nie było. Co się patrzysz? Co się patrzysz? Co się patrzysz? Co się patrzysz? Widzu. Co się patrzysz? Hagi Wagi nas śledzi. Dojechaliśmy już do Warszawy i czekamy teraz na Uberka. Ale jesteśmy ultra zmęczeni. Chociaż nie mieliśmy żadnej przesiadki, to ja próbowałam spać, ale jakoś nie zasnęłam. Wojtek też chwilę kimał, ale nie zasnął chyba, nie? Zasnąłeś? No, może na chwilę. No, a ja nie potrafię spać w pociągu, w aucie, w niczym, także no nie udało mi się pospać. Teraz wracamy do mieszkania i będziemy jeść, zgadnijcie co? Kanapeczki. My już jesteśmy w mieszkaniu i ja właśnie się zabieram za robienie kanapeczek, czyli naszej kolacji w sumie. Już jest koło 22 i słuchajcie, wrzuciłam vlogmasa o 22. Ja nie wiem, czy wy go obejrzycie, mam nadzieję, że przed spaniem sobie go obejrzeliście. I ogólnie no chciałam się z wami pożegnać, bo jutro jest bardzo ciężki dzień. Ja jeszcze dzisiaj będę się ogarniała, wiecie, włosy myła, jakąś pielęgnację robiła i tak dalej. Ponieważ jutro mam sesję i zabieram was tam ze sobą. Będziemy robiły włosy, pomaluję się, wybiorę jakieś fajne stylówki na tą sesję. No i właśnie spotkam się z Hubertem, który będzie mi robił zdjęcia. Mam nadzieję, że wszystko wyjdzie fajnie, także widzowie, mam nadzieję, że taki vlog wam się podobał. No byliśmy w sumie w Jarocinie na 3 godziny. Czajcie to na 3 godziny. Ale było spoko, chociaż sobie posiedziałam z tatą i pobawiłam się trochę z Basterkiem. Zjadłam też sobie dobry obiadek, bo tata mi zrobił gulasz z kaszą. Także naprawdę się najadłam i było pyszne. Ogólnie zawiodłam się jeszcze trochę, bo widzieliśmy po drodze, jak jechaliśmy pociągiem, śnieg. Bo to była jakaś godzina drogi właśnie z Warszawy. No i przyjeżdżamy do Warszawy i śniegu nie ma. Także mam nadzieję, że do świąt zdąży napadać, widzowie. Bo naprawdę bym chciała, żeby były święta z śniegiem. Dawno takich świąt nie było, więc fajnie by było. A teraz właśnie będę robiła już kolacyjkę i do szykowania się i do spania, bo muszę znowu wstać wcześniej rano. Widzowie, dzisiaj wstałam o 7. Jutro będę musiała wstać też koło 7. Także ciekawie. Pamiętajcie, aby subskrybować kanał, zostawcie łapeczkę w górę, komentarz. No i do zobaczenia już w następnym vlogmasie. Dzięki dla was. Aaaa!